Wielka Księga Objawień, Jezus Chrystus. Wszystko przez światło chciane, człowiekowi darowane, aby ten stawał się jaśniejszy w służbie Pana. Lecz człowiek sam Panem się ogłosił i sprzymierzył z ciemnym głosem, który ku bramom zatracenia niesie go. Ziemski człowiek czystego siebie ducha już mało słucha, ciemnego rozumu słucha i zanurza się coraz głębiej w gęsto materialne, ciężkie wibracje. Ciężkie wokół wciąż gęstnieje, atmosfera zła narasta, to co było płynne, galaretem się przemienia. Krew wolniej krąży, żyły zatorami zarastają, serce w stanie rozpaczy smutnieje, apatia, brak życia, ciemne chmury na niebie. Wszystko szare, oczy mętne, bez blasku życia, słowa przez usta formowane w gardłach ropieją, jak rany ducha, jak wrzody żołądka, cały organizm zaleją, gdy w rozpaczy nad samym sobą pękną. Twarz bez wyrazu zieje obojętnością na światło, okulary na nosie smutne oczy zakrywają. Taki duch leniwie sięga po sztuczne podniety, gdyż tylko ziemskie w nim zostało, martwe już ciało, które odurzone od ducha odpadło, zapomniało i w bólach ciężkich zanikło na zawsze. Na kamiennej nagrobnej tablicy sens życia zapisano w imieniu i nazwisku, data przejawienia na ziemi i ostatni dzień jego upadku. Po pogrzebaniu na stypie pozna z bólem, jakie ciemne prowadził bycie, ilu ciemnych wokół niego było, życzliwych mało. Zwątpieniu, w bólach straszliwych, dokończy w mękach swój byt w materiach i tak się rozłoży. Świadomość siebie ducha zdobywana przez wieki, wypalona, zgasła. Czysty duch, bez świadomości, powróci do domu, a imię jego zanikło.